Cześć, tu zagadkowy gacza. Za chwilę odgadnę wasz wzrost. To jak? Zagracie ze mną w tę grę? Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę pod tym filmem. Dzięki wielkie i zaczynamy zabawę. Na początek, dla pewności, że nie oszukujecie, napiszcie w komentarzu pod filmem, ile macie wzrostu. Okej. W pierwszej rundzie środkowa cyfra waszego wzrostu to liczba, od której rozpoczynacie tę grę, więc jeśli macie 1,50 m, to zaczynacie od liczby 5. Wszystko jest zrozumiałe, prawda? Jak tak, to przechodzimy do rundy drugiej. W tej rundzie pomnóżcie swoją cyfrę przez 2. Zaczynamy rundę trzecią. Jesteście gotowi? W niej natomiast do swojego wyniku dodajcie cyfrę rozpoczynającą swój wzrost. Jak macie powyżej metra, to dodajecie 1. Jeżeli ponad 2 metry, to dodajecie 2. Natomiast jeśli jesteście krasnalami ze wzrostem poniżej metra, to nie dodajecie nic w tej rundzie. Na rundę czwartą nie miałem pomysłu, ale sama nazwa zobowiązuje, więc dodajcie teraz 4. W rundzie piątej pójdę za ciosem i każę wam pomnożyć swój wynik przez 50. Użyjcie kalkulatora, będzie szybciej, łatwiej i bezpieczniej. W rundzie finałowej na początek zapiszcie swój wynik z kalkulatora na kartce. Teraz dodajcie wszystkie cyfry z wyniku do siebie. Pokazuję przykład. Jeśli wyszło wam na przykład 2567, to dodajcie do siebie 2 plus 5 plus 6 plus 7. To jest całkiem zrozumiałe, prawda? A teraz prawdziwa. Jeśli twój wynik to 16, to twój wzrost to 190, a 199 cm. Znajdź swoją liczbę i daj znać w komentarzu, czy zgadłem twój wzrost. Jeśli nie było tu twojego wyniku, oznacza to, żeś albo jest krasnolud, albo koszykarz NBA.